Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4. Nasz Pascal, słuchajcie, ma teraz nowy pokój. Zrobiłam tutaj dość gruntowne przemeblowanie. Czekajcie, może tak wam pokażę. Tak, pozbyłam się tych wszystkich dziecięcych zabawek. Zmieniłam kolor mebli. Tutaj dostał nową komodę i nową półkę na książki. Zostawiłam mu tego skrzata kosmicznego, bo on tak dość genialnie wygląda. On jest chyba dodawany z kodów. Nie wiem tak naprawdę. Ale mi się straszliwie podoba, więc stwierdziłam, że on musi zostać. Jeszcze czekajcie, bo jedną rzecz widzę, której nie usunęłam. Tak, te światełka. I chyba to główna zmiana. Aha, jeszcze Pascal, słuchajcie, dostał od swoich rodziców tutaj podest do budowania rakiety kosmicznej. No jak pamiętamy, on jest kosmitą, więc miło byłoby, gdyby... No. Gdyby uczył się właśnie tych... To się nazywa nauki kosmiczne. I właśnie latał w kosmos. Więc... To jest specjalnie dla niego. A, i pisaliście, słuchajcie, że w wyposażeniu rodziny mogę mieć nasiono krowokwiatu. I właśnie jedno malutkie było. Też miałam kiedyś taką sytuację, że moja simka miała hodowlę kilka takich krzaczków krowokwiatu, zbierała je i nigdy nie miała we własnym tutaj wyposażeniu i później przez przypadek znalazłam w wyposażeniu rodziny. Nie wiem, standardowy błąd gry pewnie, nie? No w każdym razie już mamy nasionko, ja je może dam Iwie. Super. I będziesz je sadziła zaraz, ale najpierw tak. Gabi, ty jak wstaniesz... Ja bym Cię prosiła, żebyś zwolniła się z lekcji. Co z Tobą? Ty idziesz na lekcję normalnie. Weź sobie zupę. Ty też coś zjedz. Jeszcze, słuchajcie, wzięłam właśnie Pascalowi, dodałam kilka nowych ubrań. I właśnie wszystkim moim simom praktycznie zmieniłam styl chodzenia. Zaraz czekajcie, bo nasiono to ja bym chciała zasadzić sobie... Tu. Zasiej, jak wstaniesz. Od razu się zerwała. Tak, to znaczy nie tyle wszystkim, co naszym dzieciakom pozmieniałam. Tomasz zechciał wiki. Więc zaraz jak dzieciaki wstaną, zobaczycie jak chodzą. Głównie zwrócicie uwagę, myślę, na Pascala. Gabi nie idzie do żadnej szkoły. Powiedzieliście, że Gabi ma takie sadełko, którego nie da się rzucić, tylko wyłącznie kodem, a ja twierdzę, że się da, więc zostanie dzisiaj, będzie ćwiczyć. Dobra, weź to nawieź może... O, smoczym owocem. Weź podlej. I wiesz, weź pielęgnuj ogród i czekajcie, bo coś tu sparkluje. To sparkluje. I chyba tyle dobrego. Ej, chłopaki, no wstawajcie, bo się nie najecie przed szkołą. Już pomijam fakt, że ten niezadowolony. Aha. W sumie kto byłby zadowolony. Weź skorzystaj. I ty masz do pracy za 3 godziny, wiesz co? Śmigaj na dół i przeglądaj dane wywiadowcze. Proszę bardzo. A, tobie się do toalety chce. To nie zobaczycie, jak on teraz komicznie chodzi. Może później. Bo ja mu dałam ten głupkowaty chód. On ma chyba chód twardziela. A Gabi chyba nie zmieniłam w ogóle. Nie idziesz do liceum, wolne. Ty jesteś prawie najedzony, będzie z ciebie. Ty do szkoły idź, wynieś swoje odpady, że tak powiem. Powiedz właśnie, że jesteś chora. Widzę, ja jestem smutna, chora, nieszczęśliwa. Nie chcę do szkoły. Jestem chora na głód. Nie pyskować mi tu. Dobra, wezmę dzień wolny. Jestem przy szkoły uczennicą, proszę, 6 dni mam, to mi się należy. Może najpierw prysznic. A ty co tu robisz? Dobra. Może ona niech podojada po bracie i ojcu. Gabi, proszę ciebie. Nie Gabi, tylko Iwa. Znowu zaczynam was mylić. Ty potrzebujesz towarzystwo.
Boże, przestań. Weź. O, porozmawiaj sobie. O, i zadzwoń do Aleksandra, zapytaj się, czy ślub Roberta z Gabi aktualny, żeby mu się przypadkiem nie odmieniło. Już, czyściusia? No, no jeszcze tą dupkę i brzuszek ma taki spory, więc myślę, że jak ja ją dzisiaj odpowiednio przegonię, to ją będzie w porządku. Przeglądasz to? Ty się tu mi nie cieszaj, tylko tak, proszę przyglądać. I tak zrobimy, że się chwileczkę spóźnisz. Ale chciałabym, żebyś miał przynajmniej te 50%, bo liczę, żebyś dostał dzisiaj awans. A czemu mu się cofnęło? Widzieliście? Było 8 minut i nagle znowu 15. Podróży w czasie? O, a teraz się na temat przywisiło. Dobra, idź do tej pracy. Masz 75%, więc jestem z ciebie dumna, że to nadrobiłeś. Co ty robisz? Ty kończysz to jedzenie. Też potrzebowałabyś rozmów. To jeszcze nadrobimy. Ty tutaj dalej z kimś gadasz. A może zaproś sobie Edytkę. Edyta, zaproś. Edyta zajęta. Wow, ona jest guru techniki. Małżeństwo ze Stefan Markowski? Czy ja o czymś nie wiem? Nichuchu, Rafał, wracasz z roboty, idziemy do Edytki. I ma być awans, to po pierwsze. A po drugie wracamy i idziemy do Edyty. No, u niej jakieś jazdy są. O, o, będzie awans. Będzie awans. Chcesz malować? A to sobie maluj, to ja ci nie przeszkadzam. Zobaczę, jak tam nasza Gabi. No ganiaj, ganiaj, trzeba rzucić tego brzucha. Widzowie się z ciebie śmieją. Weź się wyganiaj, potem może ci ćwiczenia jeszcze zrobimy. A właśnie, często mówicie o tym gęsto, że... Piwnica jest straszniejsza. W ten sposób nie udaje im się znaleźć obiekt, który już szukali. Zespół opuszcza jej sekcję bezpiecznie, ale bez tego, co przybyli. Trudno. Ale mu się nie pogorszyło, więc jest w porządku. Dobra, bardzo często mówicie, że są lody odchudzające. No może niech Iwa zrobi takie lody. Amarena. Smoczy oddech tęczowe. Z masła z orzechem. Owoce leśne, jeju. O, smak diety. To jak skończysz malować, to zrób te lody dla swojej córki. Może co ty za króliczki malujesz? Boże, Wielkanoc ci się zachciewa. Właśnie, na kolejny odcinek już ozdób świątecznych się pozbędę, no bo wiadomo, w styczniu już jako tako to się sprząta, ale śnieg zostawię do końca stycznia. No już na początku lutego tego się pozbędziemy. Dobra, ty tam majstruj. Łapy i schudły dzisiaj. Albo mi się wydaje. Co ci nie pasi? Nie możesz na to wleźć? To biegaj jeszcze. Tak, w wyposażeniu fajnie. Gdzie? A, dopiero wyciągasz. Czekajcie, to schowam. A ty jesteś głodna. Dobra, to otwórz, coś zjemy. Może to skończyć. No. Iwa, ty całe życie jak patyk chuda i jeszcze lody jedz. Lody z omletem. I talerz ci się do ręki przykleił. Dobra, weź to tutaj ustaw. Czekajcie, co my dodamy? Jest mięta? Może kolorowa posypka niech będzie? A dekoracja? Są listki mięty. Jak skończysz tam się męczyć, to sobie weź miseczkę. Ej, ty miałaś jeść omlet! Mózg ci zamarzł?
Jezu, jakiego zeza zrobiłaś. Tak, idź z omletem i z lodami znowu jeść. Tak, przy kominku, niech ci się lody roztopią. Tak, talerz pod bluzkę schowam, nikt tam nie widział. Może skończ z tymi lodami, bo nie mogę z tobą. Tak, dobra, zaraz chłopaki wrócą, więc tak, Pascal będzie budował sobie rakietę. W ogóle co rusz coś tym moim Simom dokupuje i ciągle mają kasę. Dobra, to ty toaleta i prysznic. No sorry, dzisiaj żadnej dziewczyny ci nie zaproszę, bo idziemy do Edyty, bo tam widać coś się działo. Dokąd? Dobra, skorzystaj z toalety, a potem muszę poszukać tego twojego talerza. Tutaj jest. Zjedz to, proszę ciebie. Ty jeszcze biegasz? Jeszcze biegasz. Dobra, Pascal się jeszcze poprawi. Dajcie mu spokój. Ile jeszcze będziesz biegała? Dobra, nieważne. Aha, ty kończysz tego. To z... Dawaj. Do lodówki. Dobra, jak ona się znudzi, to będzie ten. W ogóle pozdrowienia dla Rebeki Green, bo dzięki niej odkryłam, że nastolatkowie mogą budować sobie rakiety, bo nie wiedziałam o tym. Aha, i jeszcze jedną rzecz chciałam sprawdzić. A nie, sorry. Byłam przekonana, że Gabi i Pascal mają tą samą aspirację, że się pomyliłam, ale jednak nie. Dobra, ciebie już nie męczę. Co ty robisz? Ty bierzesz prysznic. Później odrabiaj lekcje. Ty jak wybudujesz też. No, w końcu się odstosunkowałeś. Dobra, lody później. Idź weź prysznic. Wiesz, może najpierw skorzystaj, wiesz? Zostaw lody, mówiłam. Weź prysznic i teraz idź na lody. Proszę, weź sobie miseczkę. A gdzie jest Iwa? Co ty od niej chcesz? Obejmij. O, jak słodko. Ty, jak ją tak kochasz, zadzwoń jeszcze raz do Aleksandra. No, żeby nie było, że on nas z tym całym ślubem wystawi. Swoją adopcyjną córkę chcesz dobrze wydać za mąż. Boże, kolejny coś śmierdzi. Co za śmierdzący odcinek dzisiaj. Czemu jesteś smutna? A, bo ty nie masz tych. Oj, to zabierzemy ciebie do tego. Do ciotki Edyty. Albo wiem, zadzwonisz zaraz do Roberta. Gdzie jest Robercik? Nie jest Robercik. I się rozmawiaj. Tylko najpierw się umyj, bo cuchniesz. Zaraz wszystkie smutki i żale się wyleczą. Dobra, wiesz co? Zostaw na razie tę rakietę. Zostaw lekcję też. Najpierw się umyj, bo też suchniesz. To potem, wiesz co? Chodź do salonu. Słuchaj sobie na przykład ogrodowej i odrabiaj lekcję. No myj się szybko. A ty kiedy wracasz? Za 3 minuty? No to szybciej, bo się śpieszę. Jest! W końcu awans. Główny detektyw. Który to już poziom? 5. No, połowa drogi. Przyjazne interakcje. To powinno szybko pójść. Potrzebujesz rozrywki, panie. Idź na górę, do czyjejś sypialni. Weź kąpiel z bąbelkami, tylko wiesz, tak fest szybko. Iwa! Skończ ten obraz i pójdziemy do Edyty. Tak, ty jedz te lody odchudzające. A, kolejny mózg marznie. Dobra, weź może zadzwoń.
bo mi szkoda ciebie, że jesteś smutna. Weź z nim porozmawiaj i wyślij smutnego SMS-a i jedz dalej. Czy ty już jesteś w miarę ogarnięty? No tu nie widać, żebyś był ogarnięty. Czemu ci w tym rozrywka nie rośnie? Bez sensu, jak ja to mówię. Dobra, skończyłeś króliczki wielkanocne, sprzedaj. I idziemy do Edyty. Patałachu jeden, ja ci i zaraz pośpię. A potem będziesz mi w nocy gitarę zawracał. Proszę tutaj. Graj w grę. O, Simowie na zawsze, pobaw się troszkę. No, powiedzmy, że odrabia muzykę. Lekcje przy muzyce. Dobra, to my w takim razie wybieramy się do Edytki i do jej męża. Jaką? Stefan chyba. No ja wiedziałam, że Edytka się z kimś spotyka, no ale że aż tak. Jezu, on jest trudny. Tak, podróż. Zabieramy kogoś? A może tylko we dwoje na razie? Nie wiadomo w sumie, co to za typ. Okej, dotarliśmy. Zapukaj do drzwi. Czekajcie, ja im dam wszędzie, żeby zadbali o siebie. Rafał, serio? Dzień dobry. Boże, w co ty jesteś ubrany? Pokaż się. No, taki nawet ciekawy. Dobra. To weź przyjazne zapoznanie. Edytka, weź tutaj, dodaj do grupy. Ty też chodź do grupy. Aha, jakby muszę poznać w ogóle. Działania, dodaj do grupy. Przyjazne. Obejmij go, powitaj w rodzinie. Weź go może poznaj, czy coś. Poznaj. Weź przyjazny, zapytaj o zawód towarzyski. Te, Rafał, zostaw ten komputer. Proszę, przyjazne, tutaj. Zostaw to, lamo. W domu masz nie obuć, lamy tutaj chyba nie ma. Latku, gdzie jest ta Edytka? Edytka poszła jeść. Przyjazne. Też poznaj, może tutaj do nas przyjdzie. Przywitałeś się. No, przyszła przynajmniej do nas. Przyjazne, weź, okaż podziw. Ty się nie dowiedziałaś, kim on w końcu jest? Stefan. Przyjacielski, dobra. Zapytaj o zawód. Weź zabawne. Nie, zabawne nie, tamten będzie robił zabawne. Weź zabawne i... O, rzuć szalone spojrzenie. Weź... Gdzież romantyczne. Zabawne. Opowiedz historię. Może to prawie nic nie pomaga. O, oglądaj telewizję razem. Co, popsuta? No. I od razu zabawa czmychła. Dobra, weź ty z tym jeszcze... Gdzie idziesz? Nie do łóżka, chodź tu. Podziw ci okazuję. Zabawne, żartuj o politykach. Weź jeszcze... hermetyczny dowcip. Puk, puk. I śmieszną historię. No, a ty troszkę z Edytką porozmawiaj. Omawiaj estetykę. Weź może... Pochwal strój. Co prawda jest w koszulce nocnej, ale cóż.
O, i porozmawiam z telefońcem. A myśmy się w końcu dowiedzieli, kim on jest? Biznesmen. Już myślałam, słuchajcie, że jestem tajnym mordercą, dlatego nie chcę powiedzieć. Weź jeszcze. Zabawne. O, rzut szalony. Spojrzenie będzie z ciebie. Darvis Wallamochingle. Ta też rozbawiona. W ogóle... O, ta się położyła. Dobra, on też idzie, to my też czmknijmy do domu. Zwłaszcza, że Rafała twarz nie za wiele mówi o tym, czy on jest szczęśliwy, czy jaki. On tam ktoś biega. Spory ten domek mają. Fajne. Dobra, wychodzicie już? Tak, Iwa już prawie w domu, ten zapomniał, że ma iść. Dobra, skorzystaj z toalety i dopiero idź. Straszny jesteś. I jeszcze nie ukończyłeś nawet tego. A, do domu. Dobra, nasze misiaki już wrócili tutaj. Iwa, serio? Aby zatańcz sobie z nią. O Jezu, ty dalej jesz te lody? No dobra, jedz, co ty robisz? Ty chcesz oglądać telewizję? Nie, ty miałeś grać na komputerze i proszę się ustosunkować do tego, co cię proszę. Ty czemu jesteś nieszczęśliwy? Bo siedzisz na toalecie. Się strasznie dziwnie zachowujesz czasami. Nieważne. W każdym razie też sobie pograj. I spać. No jest już grubo po północy. Tylko patrzę na to, że wy się bardzo szybko wysypiacie. Serio? Oj, Pascal, drugi gry wideo. A weź idź już się ogarnij. Weź, bądź jedną normalną w tej rodzinie, połóż się jak człowiek. Ile ty będziesz jadła te lody? Nie, ale schudł jej troszkę brzuszek. No i ona w sumie jest wyspana. Ja nie wiem, oni musieli spać jak mnie nie było. Dobra, nieważne, ale jest już taka pora, że wypadałoby się położyć. Spać. Ty już też szczęśliwy, więc spać. Dobrze, ty jak skończysz lody, to pójdziesz sama spać, ja nie będę na ciebie czekać. A ty ile będziesz tańcował? Ty jesteś najbardziej zmęczony w tej rodzinie. Idź spać. No. Mam nadzieję, że to rozbawienie ci przejdzie. Co tu miałeś nudnego? A kto ci kazał bajki oglądać? A to pewnie jeszcze u tej, u Edytki. Aha, poszłaś spać. To dobranoc. Okej, Abelard pierwszy nam się zerwał. W ogóle zobaczcie, jaki on jest nawet dość fajnie umięśniony, tylko straszliwie chudy. Dobrze, idź skorzystaj ze swojej toalety. Nie no, może ty lodów... O, popsuły nam się te lody. O, dobra. A weź sobie zupę zjedz. Pascal, jak z tobą? Ty też jesteś straszliwie głodny, to coś sobie zjesz, jak wstaniesz. Na przykład tą zupkę. Może wszyscy jesteście głodni. Czy... Aha, ty jeszcze będziesz musiał być miły dla kogoś. Może ten omlet zjedz. A ty musisz do toalety i też wypadałoby, żebyś coś zjadła. Jadłaś te lody i dalej jesteś głodna. Wiesz, ja wychodzę z założenia, że lodami idzie się najeść. Dobra, otwórz, może zjedz te lody, co tutaj Iwa zostawiła. No ja chcę... Ja nie mogę tego sama posprzątać. Rafał, jesz tutaj, weź tutaj, bądź miły przy jedzeniu. Weź... O, zapytaj innego Sima.
O, zapytajmy go, co sądzi o matce. Weź jeszcze przyjazne, okaż podziw, weź pochwal szczerze. A ty co tu? A mogłabyś to wyrzucić? I to też sprzątnąć? No Rafał, jaki poziom charyzmy, co ty? Co ty chcesz iść wyrzucać? O fu. Nie chcę wiedzieć, kto to tam urzędował. Gabi, ty idziesz dzisiaj do szkoły. Weź jak możesz, odrobię lekcję. Tak, ty jeszcze masz ten parkiet, ja ci go sprzedam, bo nie jest ci do szczęścia potrzebny. Pascal, ty sobie rozmawiasz, a może byś tak posprzątał po sobie i ty też możesz sprzątnąć. Odrobię lekcję. Za godzinę do szkoły chociaż trochę odrobisz. Kto mi podjumał? A raz, ty odrabiałeś lekcję tutaj chyba w oczku. Tak. Przynajmniej odrobiłeś, trzymaj. Ty idziesz do roboty? Idziesz ukończony, szczęśliwy, sim z ciebie. Idź, możesz sobie jeszcze skorzystać. Iwa, dla ciebie bardzo ważne zadanie. Idź, zajmij się naszym krowokwiatkiem, on jest taki ładny. Dobra, weź go popielęgnuj. Skończ te rozmowy. I tutaj, o patrz, tu ci sparkluje. Ten. Tamten. Zrobiłam tak. Tu. Tu. Dobra, i pielęgnuj ogród. Jak wy tu, że tu? A jak się chwilę spóźnicie, to się nic nie stanie. Schudły jej łapy. Na twarzy na pewno schudła. Dobra, ty musisz dzisiaj uczyć się pilnie, bo tam narzekali na ciebie. Ty się kiepsko uczysz, w ogóle książki nie wziąłeś. A, dobra. A ty pamiętaj o książce. Ty co? Daj mi spokój. Weź idź, podejdź tutaj. W ogóle, no, podszedł, nie przyszło. Co to jest? Wyślij energicznego SMS-a. To wyślij do tego dziwaka. O, masz. Ci się spełni przynajmniej. I możesz sobie tutaj podejść. Nie, no nie mogę, ja do roboty mam. No sorry, stary. Jesteś fajny gość, ale nie mogę. Kiedy ty masz do tej roboty? Za pół godziny. Weź porozmawiać z mrocznym kosiarzem, a czemu by nie? O, ta już tu. Jest jeszcze coś? Chyba nie. Dobre, dorodne. Ma być wszystko wspaniałe. Ciekawe, kiedy mundziek wyrośnie. Na razie jest taki malutki. Chciałabym, żeby w dzisiejszym odcinku wyrósł. No ale na siłę też nie będę odcinka przedłużać. Boże, ty jesteś głodna strasznie. Weź ty może coś podaj. Oczywiście tej miseczki nikt nie sprzątnął, tak jak prosiłam. O, jaśnie pan poszedł do pracy. Daj coś fajnego. Dlaczego ty... Ty masz tylko trzeci poziom? Ja myślałam, że ty więcej potrafisz. Pokaż. A nie, trzeci. Nie, no to spoko, to się pouczysz. Rób coś zabawnego. Tak, ty tutaj przyrządź. Ty miałeś pracować ciężko. Ja wiem, że od razu awansu mieć nie będziesz, no ale zawsze coś. A ty w ogóle tutaj byłeś? Już ciebie nie zauważyłam. A jeszcze te musisz tutaj... No dobra, nic mi nie sparkuje. Czemu ty jesteś taka wściekła? Nie. Dobra.
ty wrócisz, to zajmuj się dalej swoją rakietką. W sumie nie musisz być jakiś tam nie wiadomo jak uczony, bo ty i tak jesteś tym. Można powiedzieć, geniuszem z racji bycia kosmitą. I mógłbyś tą swoją Alicję tutaj stygować. Może dzisiaj byłaby bardziej jakaś, wiecie, chętna do flirtów czy coś. Co jest? No już idziesz robić jeść. Punkto sobie wbijesz. No. O której ty w ogóle teraz pracujesz? Do 19:00, jeszcze godzinę dłużej. Jezu, jesteś beznadziejny. Nic, poradzimy sobie sami bez ciebie. O. Tak, weź sobie porcję. I weź, nie wiem, do Edytki zadzwoń, porozmawiaj, wyślij o radosnego SMS-a. No, zaraz dzieciarnia wróci. Tak, to weźmiemy, czekajcie. To wyślemy znowu, żeby sobie pobiegała. A potem będzie odrabiała lekcje. Proszę, bieg wytrzymałościowy i oglądaj na przykład... O, komediowe dzisiaj. O Boże, tobie zawsze tylko rozrywki brak. To przyjdź tutaj, telewizję pooglądasz. O, surfuj po kanałach. A Pascalowi zaprosimy od razu tą Alicję i będziemy coś kombinować. No, a kto sprzątnie? No. Czekajcie, teraz ciągle przyglądała, czy mundzik nie urósł. Szkoda, że go nawieźć znowu nie mogę. Dobra, idź do toalety. Przyjęcie urodzinowe? Boże, ty będziesz stary? Villa Ofeli? To tam, gdzie ty mieszkasz? Dobra, skoczymy na godzinkę, wrócimy, bo jeszcze musimy dzisiaj Alicję obskoczyć. To jest tutaj, gdzie oni mieszkają. Dobra, masz tutaj jakiś tort, jakiś coś? W ogóle, gdzie ty jesteś? To jest twoja kuchnia. Tortu nie widu, nie słychu. Sorry, ja ci go piec nie będę. Ona jest w ciąży! Wow, jak fajnie! Dobra, to ja się zajmę tobą, tam w sumie, skoro ćwira nie ma, to nie. Boże, czemu wy latacie jak kot z pęcherzem? Co to za dziecko? Kto to jest? Julia Kula. Ładna nawet. Można byłoby ją temu, Abelardowi przygruchać. Weź przyjazne. Obejmij. A. Pani żywieniowiec sobie poszła. Tortu nie ma. Solenizanta nie ma. Dobra, weź ty to wznów, bo widzę, że jak my go nie postarzymy, zresztą jego nie ma chyba nawet, to i tak nic z tego nie będzie. Tak, do toalet. Jest Robert. Dobrze, znów to ciasto. Odmemnijmy to, że tak powiem, i wracamy do domu. Co, coś nie pasuje? Już zięć z teściową się nie dogaduje. Nie to, że się czepiam, ale beznadziejne to przyjęcie. Nie, no dobra, pauzuję. I na spokojnie sobie patrzę, czy tutaj ćwira naszego nie ma, bo ja go nie widzę. Przy biurkach wszędzie, no go nie ma. W ogóle nawet ta Edytka gdzieś się zagubiła tutaj. Dobra, daj sobie spokój z tym gotowaniem. Chodź do domu. Albo dobra, wiesz co, zostań tutaj jak chcesz.
Masz sobie usiąść. A ja sobie przyłączę kontrolę na Pascala. No, a ty rób sobie tam, co chcesz. No, bracie, razem tutaj. Weź go obejmij może, co? O, to byłoby takie miłe. Więc takie to przyjęcie beznadziejne było, że już właśnie jakieś chrypy dostałam. Dobra. Właśnie, weź się zaproś. Dobra, koniec pogaduszek z braćmi. Gdzie tort? Nie wolno tortu. Nie po to ja ciebie odchudzam, żebyś ty tort jadła. Weź skorzystaj na dół. I proszę mi tutaj biegać. I masz komediowy, oglądaj. Ty natomiast miałeś odrobić lekcję. Mam nadzieję, że ta przyjdzie. No. Czekajcie, muszę tego zobaczyć. Nie, nie urósł mundziek. Szkoda. O, leci. Leci. Zaproś do środka. Na dobrą sprawę. Weź może zapytaj, czy jest w związku, bo może coś z tym nie tak. Nie, nie wolno nawozić naszych krzaków. Ona jest spięta, Boże, a ty wyskakuj. Ważne, że jest singlem. Dobra. Weź sekretny uścisk, jakoś, nie wiem, współodczuwaj. To wasze takie kosmiczne TT. Jezu, jakie jakieś... Pochwal szczerze. Wiem, zrób z nią grupę. Usiądź razem. Tutaj postawiłam ten garniołek. To może chociaż to troszkę im pomoże. Ty jeszcze jesteś w pracy. Co ty tam robisz? O, właśnie wrócił. Jaki spięty, jaki nieszczęśliwy. Weź może idź tu do brata z nim. Oj, do brata, do syna. O, pomóż w odrabianiu lekcji. Widzisz, jakie to miłe. Znużenie światem. Ale patrz, jaka szczuplutka się już zrobiłaś. No, jak się chce, to się może. Jesteście tu, dobra. To weź... Zaraz, bo nie wiem, w jakim ona jest nastroju. Zapytaj o zawód. Dalej jest spięta. Smentina? Droba. Kinja! Erebej! O nic mu nie można zapytać. Opisz nowy pomysł. Ty będziesz musiał chyba nową kobietę sobie znaleźć. Albo nie wiem, czym ją naćpać. To jest na pewno wyłączone? Dobra, trudno, próbuj flirtować. Coś trybi. Dobra. Nie wrzaskała go. Pochwal wygląd. Weź może gadkę na podryw. O, coś się rozluźniło jej. A, na długo. Tak, pochwal podryw, a on twierdzi, że ona jest paskudna. No Boże, co ja się z nim mam? Wymigaj się zręcznie. O, to na pewno pomoże. Może zwyzywała go, że jest śmierdzącym kapciem, naprawdę. Nie no, proszę, nie wolno złośliwych. Widzicie, wy jesteście, no, stworzeni dla siebie, nawet robicie to samo w tym samym czasie, no ale proszę ja was, przeproś. Idź mi stąd! O, wyjaw wielki sekret. Przecież wy jesteście najlepszymi przyjaciółmi, nie? Może on wierzy jeszcze w jednorożce.
Jest bardzo zainspirowana. Spróbujmy to jakoś na naszą stronę. Nie. Dobra, nie przesadzam. Najpierw może jakoś ją udobruchajmy bardziej. Może my jej zróbmy jakiś masaż czy coś. O, o ciśnieniu. Ty dalej biegasz? Ty się już wleczesz. Tak, ten się zajął. Znowu śpisz. Jesteś taki chudy, że z tego spania schudłeś. Dobra. Czekajcie, bo jak ja ich razem zostawię, żeby znowu czegoś nie wywijali. Gdzie jest oglądanie gwiazd? To zawsze skutkowało, jest. Albo wyraź uznanie może. Powiedz, że jest jakaś fantastyczna czy coś. Gdzie? Mundziek urósł? Mamy Mundźka naszego! Spełniło ci się? Ej, czemu ci się nie spełniło? Weź wracaj do domu. Weź, ty się możesz z Mundźkiem pobawić. Boże, ta przyszła. Nie, Pascal, nie spać. Miałeś z nią gwiazdy oglądać. Proszę. On ma ten durny chód jednak. Tak, spełniło się. Weź to nakarm. Weź swojego męża, może rozluźnij troszkę. O, widzicie, nie ma już takiego brzucha. Mówiłam, że wszystko można. Dobra, weź prysznic teraz po tych ćwiczeniach. Jest dopiero 22. Co wy dzisiaj padacie jak kaczki? I coś zjedz. No a ten co? No właśnie. Dobra, zadaj ryzykowne pytanie. W to albo we w to. I tyle. No tam to się przyjęło, no. A wyjaw zauroczenie, weź tak z grubej rury. Zapewne to zwalisz, jak to ty. No oczywiście. Ucieknie ci zaraz. Idź ją przeproś, powiedz, że jesteś idiotą. Twój dziadek tak robił i skutkowało zawsze. Ale wspólne zdjęcie musicie mieć. To czekaj. Zrób zdjęcie z Alicją. Nie ma żegnania się, zdjęcie chcę. Boże, tam ci w krzaczora. Mam nadzieję, że to zdjęcie jakoś wyjdzie. Że tak bardziej na Alicję. Dobra. O Boże, przyłapali ich. Co to będzie? Idź do toalety. Ważne, że mamy Mundźka. Mundźek jest śliczny. Tak. Dobra, mamy Mundźka. Wiadomo, że Iwa umie wyhodować krowokwiat. Czemu ty nieszczęśliwy? Dobra, do toalety zjeść i spać. Wy poszliście spać, ty. Tak, skorzystaj z tej toalety i też idź w kima. Znaczy, najpierw prysznic, potem w kima. Ty się ponoć obraziłaś na nas, co?
Jakbym od razu powiedział, że chcę Barabara z tobą, to co? Za mało się znamy. Dobra, nie rozmawiam dzisiaj z tobą. Będziemy mieli związek na odległość. Ejku, pierwszy raz tak mam, żeby Simka tak konkretnie, ciągle i nie, i nie. A mówiłam, że masz iść do toalety? No to idź. Potem iść. Czyja to książka? To jest tego książka. Dobra. A coś ty spać poszło? A, bo z tobą w sumie dobrze jest. Dobra, to jeszcze ten ostatni. A, nie tu, nie tu, tu. Mogę wiedzieć, dlaczego stoisz nade mną? Ha? Możesz iść do domu? Dobra, ten śpi. No jest już po północy. Dobra, wiesz co, daruj sobie może to jedzenie. Weź prysznic. I idź sobie spać. I tyle będzie na dzisiaj z ciebie. No i myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek. Naprawdę no, odcinek pełen emocji. Najpierw okazało się, że Edytka się ohajtała i jeszcze na dodatek jest w ciąży. No, dzięki Bogu udało nam się Gabi, dość znacznie odchudzić, z czego jestem zadowolona. Serio musisz śpiewać pod tym prysznicem? No. No cóż zrobić z Pascalem? Nie wiem, macie jakąś radę, jak ich z Alicją razem styknąć, żeby zaczęli flirtować? No drugi odcinek coś z nimi próbuje, a przecież mieli przyjaźń na maksa. No dlaczego nie chcą czegoś więcej razem, no? Co, są za młodzi na to, czy jak? Ewentualnie możemy... Bo ja się strasznie uparam, że to ma być Alicja. Możemy poczekać, aż będą oboje dorośli. Zaprosić ją do wprowadzenia się do nas. I wtedy z jej strony coś próbować. No ale to takie strasznie, strasznie długie byłoby. Tak, i nie zapominajmy dzisiaj oczywiście o Rafale, który miał awans w pracy, więc jesteśmy z Rafala... Z Rafala, tak. Jesteśmy z Rafała bardzo dumni. Tak, chwalimy, chwalimy Rafałka. No i oczywiście chwalimy Iwę, bo mamy Mundźka. Mundzik jest słodki. To jest bardzo ładniutki. Dobrze, i myślę, że na kolejny odcinek Abelardowi będziemy prosili Jade. Jakoś tak jestem skłonna do Jade. Chyba ona jest dorosła, czekajcie. Tak, ona jest dorosła, to nie Jade. Chociaż Jade jest fajna. Ale nie wiem, Dominika? Oj, sorry. Kuzynka nam dorosła. Okej. Okay. No to nie wiem, mówicie, żebym Alicję wyrywała. A wiecie co, spróbujmy. Zaprosimy w kolejnym odcinku Abelardem Alicję. I zobaczymy, czy z nim będzie chciała flirtować. Jeżeli z nim będzie chciała, a z Pascalem nie, z jakim tym coś z Pascalem chyba nie tak. Dobra, nieważne, nie dociekajmy tego. Plany na kolejny odcinek są. Jeżeli wy macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. A właśnie, jeszcze jedna kwestia, co chciałam sprawdzić. Patrzcie, i Aleksander się nie postarzał. To nie wiem. Zaprosił na to beznadziejne przyjęcie. Ono było tak beznadziejne, że aż mi się coś z gardłem zrobiło. No, nie wiem, naprawdę. Dobra, nieważne. Kończymy ten odcinek za tydzień kolejny. Dzięki wam serdecznie za obejrzenie tego. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.